Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. I dzisiaj robimy żniwa na 3 kombajny, na 4 w sumie. Znaczy na 3, 3 na jednym, o może tak, 3 na jednym polu i John Deere na samej górze kosi sobie. Więc tam już Skania stoi na górze i będzie odbierać. Znaczy ja będę odbierał Skanią, ale to wiecie, tak jak zawsze. No a tutaj na 3 kombajny kosimy. Koszę soję. Nie wiem ile czasu mi to zajdzie. Ale widzę, że już mam 7-10 ton soi. Synuś. A czemu to był zwykły pracownik? Nie wiem. Coś musiałem. A, bo ja 27 wtedy kosiłem. Kiedyś. W poprzednim sezonie 27 kosiłem na zwykłym pracowniku. Bo miałem wszystko ładnie obcięte dookoła. Dobra, John Deere'em zaraz będę się zajmował. 8R będziemy odbierać oczywiście. A John Deere niech sobie już kosi tutaj jedynkę. No, puszczę go od jedynki, no bo jest największe. On i tak ten cały odcinek będzie walczył, więc... Więc nie ma problemu. Oczywiście odcinki ze żniw będą dwa. Dzisiaj jeden głosowy. I drugi będzie już... Drugi też będzie ze żniw, timelapse. A drugi będzie jako timelapse ze żniw. Ponieważ iż gdyż nie wyrobił mi się za ciula. Dobra, no. Niech on tak kosi. A, bo tam jakiś żyd... A, i on tutaj już będzie też pewnie zjeżdżał, bo wykryje jak... No dobra, nie koszą. Pomocnik został zablokowany, no dobra. Mogę stąd wyjść? Dobra, dzięki. A, tego nie przewidziałem, że on tu w płot przydzwoni. Pomocnik D, stój. Dobra, ja sobie przejadę tak, że puszczę tu pracownika, a tamten... A tutaj kiedyś trochę straci czasu, bo on będzie cofał. Więc nie ma problemu. A John Deere sobie... John Deere. Co ja z tym John Deerem, kurde? A klasik sobie jedzie trochę dalej i żyje najlepiej. 17 na godzinę. No to... Fajnie. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, ale pomyliło się trochę koledze tutaj delikatnie. Nie wiem, czemu tak chciał nawracać. Może zmienię mu tryb nawracania, że tak. O! W sumie każdemu to zmienię. Bo będzie może dużo lepiej. Bo on specjalnie teraz do kąta prostego będzie chciał jechać. No dobra, w sumie Krasnik się wysypie już, jak już jest. Tu widać, że nawet od ostatniego odcinka nawet nie zdążyłem kuchni siewników zawieźć na gospodarce. Ale nie wolno chyba dobrze, bo... A, bo ja go przyblokowałem, dlatego się zdziwiłem, dlaczego... No i dobra. Klas się wysypał, wysypał się. Akurat jak przyszedłem, to klas był pusty. No i to mi się podoba. Nie wiem ile czasu oni to będą kosić. Ale myślę, że w 40-minutowym odcinku jestem w stanie się uwinąć. No a resztę będę kosił, wiadomo, w timelapsie. Wszystkie pola. Ale no dzisiaj już niestety nie mam czasu na timelapsa, więc... A chciałem to szybko nagrać. I wiem, co muszę zaraz zrobić. A nie zrobiłem tego wcześniej. Dobra, Axiala muszę wysypać. No bo niestety New Hollanda nie wysypie. Bo jedzie pierwszy. A teraz jest taki trochę dziwny teren tam w tym miejscu, gdzie on teraz jest. Oczywiście soja na silos. Ogólnie trochę dziwnie zacząłem tym sezonem od soi. Ale chciałem po prostu mieć fajny odcinek.
No, nie składaj te rury, barany. Ale widzę, że tutaj będzie grubo. John Deere przyzwonił gdzieś, pewnie w ten domek. Tak. Ile on tej soi jeszcze ma? 5 ton, dobra. Dobra, te 2 tony mu zostawię. Powinien przeżyć. Tak, zanim Axel to będzie i tak szybciej będzie Lexan pełny. Bo po pierwsze mam mniejszy zbiornik, a po drugie mam więcej zbiorników. No i zobaczymy, bo pierwszy raz na tym polu walczymy. Ale Bolusie mieli takie same pole i oni jeździli 10 na godzinę na 4 kombajny i skosili to w 40 minut, więc... Ja jadąc na 3 kombajny i 17 na godzinę jestem w stanie też to obalić. Hamuj, hamuj. Dawaj rurę, bo może zdąży się wysypać. Bo tu nie ma zarośli, to powinien się dać radę wysypać. No niech. Odjeżdżaj do tej rury. I dobra, zaraz szybki ogień na silos. No i wtedy ogarnę sobie tego, nie? Wtedy sobie ogarnę tego John Deere'a. Bo ja wiem, gdzie on przyzwonił, w którym miejscu dokładnie. No i dobra, wyjadę tu przez sklep. Bo po co miałem jechać w prawo i potem w lewo, żeby tutaj za tym domkiem jechać, to bez sensu. Ogólnie jakbyś pytał, dlaczego grzeje 58 w tym momencie John Deere'em. No to rozblokowałem sobie skrzynię, prędkość osi sobie zmieniłem. Na 150 chyba sobie ustawiłem i wyłączyłem limit ograniczeń prędkości. No ostatnio, no więc po prostu tak jedzie sobie z 70. 70 to spokojnie sobie wyciągnie. Powiem wam, że jechać 70 a 50 to jest różnica. Zwłaszcza, że nie mam żadnej ciężarówki teraz, bo obydwie są zajęte. Jedna do TMR-a, na drugą potrzebuję tutaj do Jumbira, żeby go odbierał. A dobra, drugi kombajn. Ogarnął tą górkę? Tak, ogarnął, dobra. Dobra, zaraz do Aleksana jadę, już jadę w sumie. No i Łogin. Jakby tu szybko dojechać. Dobra, pojadę tędy w sumie. Wąsik Piotr zakończył. Aha, Aleksa. Nie, Aleksem kosi. Holand się zwolnił. A czemu on tak pojechał? Nie wiem. Ale wiem, że Lexan jest pełny. Więc zaraz szybko jak przejadę John Deere'em, to prosto Gida do John Deere'a. Gida co? Do czego? Do Lexiona. Do klasa Lexiona. Dobra no. John Deere będzie musiał niestety poczekać. Aż wysypie Lexiona. Jak wysypie Lexiona, to wtedy będę mógł sobie... Jak wysypie sobie Lexiona, to wtedy będę mógł sobie ogarnąć John Deere'a. I podjechać mu ciężarówką. John Deere nie jest taki aż istotny. A mnie Lexion jest ważniejszy. Bo tutaj, wiadomo, nagrywam odcinek, tak? A tam to się w tle tylko kosi. Więc to nie jest aż takie istotne. Soja 12 tam jeszcze. 11 tam. Dosyć szybko wysypuje. 9 ton, 8 ton. Ło! Nie wiem co to było. Powiedz, że się wysypie sławy. Tak, wysypał się, bo złapał.
bo on złapał trigger, że wysypuje, a nie kosi. No i dobra. Ile ukosił? 18, 19. To na 200 ukosił przez ten przejazd. Ale fajnie, co pod mapą znika. Ale duży kawał pola znika. Nie, Jindra trzeba wyłączyć, bo to jest taki kombajn, że on na pracowniku, czy to na pracowniku, czy na cosplayu do 80 i ucieka. Więc musiałem go wyłączyć. No to przyjdę za minutę dwie, więc będę wiedział, czy się opróżni, czy nie. Oddal mi to trochę, bo wielkie to. Ale fajnie to wygląda na tej mapie. Jeszcze na 20, na 12 wskoczę dzisiaj. Zależy ile jest mi 11 minut. Dobra, powiedzmy uczciwego koszenia 10 minut. Bo zanim ruszyli wszystkie kombajny, no to minuta minęła. Więc 10 minut, jedno okrążenie. No teraz okrążenie jest coraz mniejsze będą, więc to będzie szło. Axel Flow ma. To trzeba do Axel Flow. No mówię, Axiala trzeba wysypać i potem po Axialu Nicholanda i znowu na Sylos. Tak będzie cały odcinek praktycznie wyglądał. Więc dosyć fajnie. Lexiona dopiero wsypywałem, więc nie ma problemu. No i pojadę na Sylos, wysypię się i znowu od Axial Nicholand. I tak cały czas będzie. Ale mi to nie przeszkadza. Albo poczekam, że to cofnie. Będę koledze tutaj nawracał gitary. To jak on chce tu nawrócić? Aha, taki, teraz będzie taki. Co? No dobra. Dobra, zanim on tutaj cofnie, więc John Deere już powinien być pusty. Tak jest. No bo wiem, że zanim się nawróci, to John Deere będzie pusty i tak było. No i dobra, tutaj zaraz będzie ten tańcował też. No kurwa, no nie gram. Dawaj tą rurę, dawaj. Muszę cię wysypać. Tak, żeby mu pod header nie podjechać zbytnio, żeby go nie zatrzymać. O, ja tak powinien jechać. I że on wtedy jak skręca w prawo, to mi wtedy na sam przód przyczepię sobie. No i dobra, ja tutaj tak na 80% headera kosi zawsze, bo na zakręcie wiadomo, nakładkę robi, ale to ładnie to idzie. Dobra, zostawię mu te 7 ton, 6 ton w sumie. Bo ja muszę mieć jeszcze miejsce na New Holanda. Wiadomo, że New Holand najszybciej sypie i jedzie pierwszy, więc pojadę szybko John Deere'a wysypać i znowu do New Holanda pojadę. New Holland ma największy zbiornik, więc nie ma problemu. Największy zbiornik i najszybciej sypie, więc to jest kombajn genialny, muszę powiedzieć. No i dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dziwnie mają to pokoszone, ale to nic się nie stało. W sumie ciekawie to wygląda, jak tak sobie jadę wężykiem. Dobra, dobra, dobra. Te 12 tam to raz dwa to wysypi. No i 14 ton zostało, więc elegancko. Więc jak wrócę, to akurat będzie New Holland, Axial i John Deere. Nie John Deere. Ale coś mi nie pasuje. Bo klas nie gosi.
Czas się wyłączył, nie wiem czemu. Zaraz muszę to ogarnąć. No, ale chyba wrócę do... Po tym po odcinku wrócę do starego stylu. A nie, ja nie mam tyle przyczep. Chyba. A nie, będę miał. Chyba. Będę miał, czekaj. Tego. A nie, jednak nie mam przyczep. Dobra, nie ma. Jednak nie mam przyczep. Myślałem, że mam, ale jednak nie mam przyczep. Ciągników mam, ale przyczep nie mam. Bo cały DAW stoi z TMR-em. A stoi z TMR-em tylko dlatego, że nasypałem go. Ogin. Dobrze, że ta przyczepa TMR-em nie była nasypana, bo bym wtedy już w ogóle całkiem z żadnej przyczepy nie miał. A ta co dawała z naszym dżembirem, to jest nasypana pełna. Jest zasypana pełna przyczepa jest z tego. Kiszonki. Zresztą jak to. Kto ogląda ostatni odcinek Siewów, to wie dlaczego. I nawet nie wysypywałem jeszcze, bo nie mieszałem TMR-ów po prostu. Ale trzeba będzie mieszać za niedługo, więc. Myślę, że po zimach dosypię. Wtedy na zimę znowu była. Bo zimą będą znowu trawy żarły samą. A czemu tę samą trawę? No bo chcę się pozbyć jej. I na pewno się pozbędę, bo mam 60 parę krów. 66 chyba. Tak. A miałem 68 najwięcej. Tylko, że urodziły się dwa byki, no to sprzedałem. I dwie krowy zdechły, więc. Więc miałem jakby 70 krów. No i dobra. Akcja, akcja, akcja. No to poczekam sobie, aż on tutaj przejedzie do ten cypek. Nie będę go tu stresował. Albo nie akcja, jadę do tego, do mojego klasa. Bo akcja sobie da radę jeszcze. No klas da mi 30 minut, no to dobra. Dobra, nie interesujemy to, że rząd ma prawie pełny zbiornik, tak? Przez sumie to powinno mnie to interesować, ale. Nie interesuje mnie to zbyt szczególnie w tym momencie. Ciekawe, jak oni tak kroczą sobie takim zygzakiem, ale. Adam, jakie. Dobra, stój, bo nie chcę się go. Nie. No, nie chcę się gonić. Nie chcę się gonić za klasem, więc wysypię go w miejscu i tyle. A przy okazji dżendyra wysypię. Byłem. Dotkani. I trzeba podjechać. Nie, dżendyr, jak dobrze pójdzie, to całe pole skosi na odcinku. Więc będę go przestawić na trójkę. No, pomocnik F ma pełen zbiornik, to zarąbiście. No tutaj dopiero trzy okrążenia są zrobione na tym polu. No czyli na to wychodzi, że półtora okrążenia, a jeden zbiornik. Tak wychodzi. Dobra, jadę szybko wysypać sobie case'a. Ale też już ładnie tutaj, ta góra jest skoszona tutaj prawie. Ten cypek już taki najgorszy jest tutaj odkoszony. Więc teraz już coraz krótsze kółko. Wiadomo, że coraz krótsze, no bo... Ale coraz wyżej też kombajny wjeżdżają, więc...
coraz bliżej końca. Zastanawiam się, czy po prostu sobie tego TMR z przyczepy nie usunąć. Nie usunąć sobie go, wziąć go do żniw Dawa. No i... wiadomo, że sobie usunąć TMR i potem sobie go dodać, tak? Dobra, syp. A ja muszę iść Jandira puścić. Ale prawie całe pole Jandir będzie miał skoszone przez cały odcinek. Więc po odcinku dużo do koszenia na tym polu nie zostanie. No i dobra, kolejne 52 tony, więc już trzeci przyczepa, czyli 150 ton już leciutko mam tej soi. No patrz, teraz jeszcze tak kąt prosty zrobił, że już musi cofać, a wtedy jeszcze poprzednim przejazdem, jak jechałem tutaj się spałem z nim, to normalnie skręcił. Ale co, no przyjadę, to zaraz znowu będzie kolejka New Holland, Lexion i Case. Ale trochę zdech ten Jandir, szczerze powiedziawszy. Ale Case już tu ładnie wytnie teraz dużo. Więc już... w sumie jeszcze jedno okrążenie i będę w setkę obierzeć dookoła. Ale teraz pójdzie z górki. Wow! 83, 4. O, jechać 80 ciągnikiem z pełną przyczepą, no to jest fajnie, nie? 76, 90! 95, 100! Nie, nie było 100, 97 było. No niestety ta prędkość jest taka duża już, że już tak miał taką przyczepę, że... myślę, że jakby była na wyszlu, nie na, znaczy na tym wózku doli, to myślę, że dużo lepsze by była niż tandem. Tutaj tandem go strasznie trzyma. No myślę, że... wypadnie. Że tandem go trzyma, tak mi się wydaje. Pamiętam, jak tym Jandirem na łysinie zawsze z górki, jak się zjeżdżało, to potrafiłem nawet mieć 130 na liczniku. Stówka to minimum zawsze była. 100, 120, 130. 130 to chyba było najwięcej, co z Jandirem wyciągłem. Więcej niż chyba 130 nie poszedłem. No ale tam zawsze 110, 115 zazwyczaj szedł. A na płaskim, no to na płaskim to zależy, 80 czy 85. A tutaj jest lekko pod górkę, no to widać, że 68 jedzie. Ale tu zaraz z górki będzie, więc zaraz szczególnie. No i 73, i to mi się podoba. W sumie Lexiona mogę zaraz wysypać, jak już jestem tutaj koło tego. Koło New Hollanda. Bo on mi się do tego przejazdu tutaj wysypie do końca, więc... New Hollanda się nie boję, bo ja lubię New Hollanda wysypywać, bo on świetnie szybki system wsypania ma. No i dobra, widzicie, nawet do końca nie dojechałem, a już się wysypałem. Tam będzie złoto, jak to się mówi. Lexion jest oryginalny, więc też w miarę szybko sypie. Najgorzej to chyba sypie Jandir, najwolniej. No nie, nie składaj tej rury, przyjacielu. Ile on tam ma ten Lexion? 3-4 tony, dobra, więc tutaj do końca przejazdu dojadę.
Wykręci? Nie, będzie musiał złapać. Axel 18, no to akurat. Zanim przyjadę do Axela, to będzie miał te 20 parę tam. Więc akurat będzie. Ale że jeszcze Case przejedzie i Klas też przejedzie i Nihonan też będzie chyba musiał setkę objechać. Tak, bo na Klasie to już się skończy. Widzę, że pole jest dosyć ładnie zrobione. W sumie nie omijają nigdzie. Tylko z tej górki, tam pierwszy przejazd był ominięty. Co widzieliście wtedy, jak New Holland zjeżdżał? Na początku wam pokazałem to. To tylko tam ominął, a tak to chyba nigdzie nie ominął. Teren jest w miarę dobrze zrobiony. Nie umiem na taki teren sypać. W sensie nie to, że nie umiem, tylko... Ciężko jest po prostu na takim terenie wysypać kombajn. Gdzie tu jest ciągły zakręt. No taki zakręt to jeszcze tak, ale... Jak on przez chwilę taki zakręt wykręcił, no to... Co tak, tak to ja nie umiem sypać, niestety. A, bo teraz wolniej jest niż 17. Teraz nie chcę wracać przez to zablokowanie. Dobra, niech on się wysypie do końca i ja jadę się wysypać. No i wtedy poczekam chwilę, no bo oni tam za dużo nie mają. Moje kombajny. Dobra, to 190 kilo, tam walić. Nie będę specjalnie czekał po te 100 kilo. Cieszę, że miał jeszcze 2,5 tony aksa, ale dobra. Więc jakbym te 100 kilo wysypał, to za dużo by się nie zmieniło. Widzicie, sprzedałem swoje, zarobiłem z niej 130 tysięcy chyba. A mam 1 600 000 prawie na koncie, więc spokojnie to. Na wiosnę będzie dużo mniej tej kasy na koncie. Bo dużo będzie wydane na pole numer 6. Myślę, że 6 16 razy mi kupić. I wtedy chyba tak zrobię, że 6 i 16 zrobię razem. Wtedy to będzie jak otworzenie dwóch pól, ale no dobra. Nie? Myślę, że jakbym kupił 6 i 16. A w sumie mogę już te tereny kupić. Ten. Ten. I teraz ta. Nie będzie mnie stać. Ale szóstkę mogę kupić. Na 16 mi brakuje 300 tysięcy, więc 300 tysięcy to jest raz, dwa, pięć dni chyba. To samo jego przewijanie. Bo po 80 dziennie, nie? No to czekaj, 80, 60. 80, 80, no to jest 160. 4 dni, no 4 dni. To jest 4 dni przebijania, żeby mieć 300 tysięcy. No to jest kurde. Dobra, Jonder tu. Ja muszę właśnie Jondera wysypać. Ostatni zbiornik. I będzie trzeba skanie wysypać. Więc... Teraz w sumie zobaczę. 30 minut odcinka chyba minęło. Albo coś koło tego. No, tak jak mówiłem, 40 minut jest pole obalone. Myślę, że 30 minut odcinka na pewno minęło. Zresztą zaraz nawet to zweryfikuję. I dobra, do tyłu i niech się sypie. A ja powiem, że no 30 minut. Pomyliłem się o 20 sekund. No bo wiem mniej więcej, które zacząłem, bo było 18:15, jest 18:43. Znaczy no
Nie było 18.15, a było 18 chyba 12. Nie wiem, ale mniej więcej jak spojrzałem, to było 18.15, tak. W zaokrągleniu. A że widziałem, która jest godzina, więc. Więc pół godziny, dlatego powiedziałem, że pół godziny. Dobra, ten film niech się przesyła. Dobra, gender wysypany. Prawie. No ten gender to był mój pierwszy kombajn, który był kupiony. Pierwszy duży kombajn, no może tak, żeby nie było. No i patrzcie, robię pole 20 i znajduję się przed samym wysypem. Wystarczy tylko zrobić tak. I można sypać. Więc ten silos tutaj wręcz idealnie postawiłem. Że jak się teleportuje, no to od razu mogę się wysypać. A, bo ten. Bo teraz nie mogłem się wysypać z tego względu, że przyczepa się za bardzo podnosi. I też krzywo jakoś tutaj mnie strespiło. O, a teraz nie będzie problemu. Dawaj, syp, syp, syp te 30 ton. No i dobra, teleport. Field 1. Gasimy silnik. I dostajemy. Ja muszę zobaczyć. No właśnie, dlatego tu chciałem przybiegłem zobaczyć. Czy jest tutaj ładnie zrobione? Widzę, że jest dosyć ładnie obkoszony. Dość wysoko. Więc tylko Żyda tutaj zostały, bo już za bardzo napiarł headerem na górę. Ale niech on tutaj przejedzie i to skosi. Chyba skosi. A i tutaj, no bo tutaj też miałem problem. Tak, to ja nie miałem na myśli, żebym to tak przejechał. Tak przejechał, że nic nie skosił. Nie, bo tym pracownikom w ogóle za bardzo napieram tą górę, dlatego on nic nie kosił. Więc jakby był cosplay, to on by na pewno to zagarnął. O to jestem święcie przekonany. A teraz dla pewności przejadę ja kombajnem. I zobaczę, czy da się to zebrać. I widzicie, ja nie napieram na górę. Jadę tak, jak idzie pole. I normalnie zbieram. Bo tutaj jest równo. A on headerem na górę napierał i już nie był w stanie zebrać tego. Bo jest za duża przepaść terenowa dla headera i więc. A góra jest wybitna, jak już kombajn zdycha. I dobra. A on to fajnie od boku już weźmie, więc spokojnie. Nie mam co się przejmować. Tu jest trochę, tylko w jednym miejscu jest taki problem z terenkiem, ale to tak. Zostawię to. No i teraz sobie można powiedzieć, że trzy kombajny na takim małym kawałeczku się bały. Albo, dobra, Lexiana w sumie już mogę zwolnić. Bo oni to... Oni to wezmą na te dwa zbiorniki swoje. Mocarne. Nie mają mocarne zbiorniki, więc... sobie tam spokojnie wezmę. A żeby tradycja stała się zawość, no to Lex ten powiedział na 20 odwarto przyjdzie. Dobra, tylko podjadę sobie trochę John Deere'em, żeby nie stał na tutaj na tak dalekim kawałku.
Albo nie będę jechał Lexanem przez drugie pole, no bo trzeba, wiadomo, po odcinku na trupie zrobić. Więc kombajnu wszystkie trzeba będzie opróżnić i tyle. No ale to pięknie wygląda. Jak oni się tam stykli. Dobra, ja trochę zapokoszę teraz case'em. W sumie za dużo tutaj do koszenia nie będę miał, bo ja tutaj będę tylko ten kawałek kosił. Bo chcę mu to wyrównać pod kombajn. Tak półokrągło będę tutaj sobie kosił. Bo tutaj dużo do koszenia nie ma na tym polu już. Wszystko, można powiedzieć, że skosili. No, tak jak powiedziałem, 40 minut na 3 kombajny i nie jestem w stanie to obalić. A samemu to myślę, że jakby New Holland kosił, to tak godzina 20, tak do półtorej godziny. Według tego, że kosiłem to 40 minut na 3 kombajny, no to powinien kosić na jeden kombajn w teorii 2 godziny. Więc coś koło tego mógłby być kurs. Nie mówię, że nie. Ale wiadomo, tak. Ale wiadomo, że jak już teraz to pole jest koszone, no teraz już żniwa będą szły. W sumie trochę 12 będę trzymać, ale nie powinno. No i się zastanawiam, czy już nie wziąć sobie case'a do wysypu. I chyba tak zrobię, że case'em już pojadę się wysypać. Tak, case'a już pojadę wysypać, a New Holland sobie to dokończy. Da radę. Nie bójta się. Dobra, case do wysypania, bo case trochę dłużej sobie nie ciągnąłem, więc... John Deere ma... A jeszcze John Deere'a na koniec odcinka będę sypał, więc... Na spokojnie. Oczywiście zawiozę sobie jeszcze tą soję, żeby zobaczyć ile dało tej soi. Bo mnie to bardzo ciekawi. Dobra, kombajny chodzą odpalone, nie, niech są. No, bo dzisiaj tym timelapse już tak i tak nie będę nagrywał i tak. Bo zaraz pewnie pójdę na wolę pod noską, no ale ile uda mi się skosić dzisiaj, no to będę kosił, tak? No na tym napsika będą w sumie trochę duże. To i to w sumie trochę najwięcej czasu zerżę czasu i tutaj może w sumie też. Zobaczymy, 35 ton jest. Sykiot zakończył pracę. Dobra, w sumie mam 27800. To ja podjadę sobie z kaniem już, żeby sobie go wysypać. No i mówię, że on prawie całe pole będzie miał zgolone na odcinku. Tutaj zostało już niewiele, tylko takie dwa cycki, można powiedzieć. Stój! Synuś, stój! No, te dwa cyski tylko zostały, więc myślę, że to jest około 2 minut koszenia. No i dobra, jeszcze na koniec przejadę się New Hollandem. 35, 20. O kurde, nie wejdzie. Ale dobra, no to sobie wysypię i doliczę po prostu te 2 tony, co zostaną tutaj w New Hollandzie i tyle. Bo 2 tony powinny zostać, może 3. Około 3 tam powinno zostać w zbiorniku. No dobra. Pole skoszone, więc fajnie, fajnie.
Fajna ta połać, powiem wam. Fajny w ogóle teren jest na tym polu. To jest taka w sumie duża góra. Ale fajnie się to robi. Ja tu lubię robić. Nie wiem ile zbiorników zostało, ale to się zaraz dowiemy. Tak jak się zaraz dowiemy, ile mam soi. Ale to jest czwarta, czyli jakieś 200. 210. 210 ton jakieś. 210 i tam nie wiem ile jest w kombajnie, więc myślę, że około 212 ton może być. Nie będę pokazywał, nie będę mówił ile w tym momencie, bo ja sam nie wiem. Ale myślę, że 200, 212 jest. Znaczy 212 ton na pewno jest. A czy mniej, czy więcej? No się zaraz to wiem. No i dobra. Ja sobie jeszcze dżungla przepuścić, żebym sobie tam działał. Żebym ja sobie jak najwięcej tutaj miał pokoszone. Poszedł? Poszedł. Dobra. Spacjał się do pociągu. I zobaczymy, co tu się święci. Mówię, zaraz się będę bawił tym terenem, więc... Więc zaraz po zimie w sumie też trochę kasy pójdzie. I myślę, że to jest dobry plan, żeby już zakończyć serię. No, żeby zrobić teraz przedostatnie żniwa. Czyli wylać sobie tą ostatnią gnojowicę na wiosnę. Ostatnią gnojowicę wylać. No i wtedy na jesień zrobić jedne żniwa. Takie jeszcze normalne. A na koniec wszystkie pola w soi. Zobaczyć, ile soi da i tyle. No i sprzedać maszynę oczywiście, tak. Zobaczę, może taką miniaturkę wystrugę. Zobaczę, jak mi się będzie podobać. Wow! 5 ton jeszcze było. A w sensie to dam, to da. 260 ton? 265 ton. Nawet nie wiedziałem, że ja tyle miałem. No dobra. 265 ton. Dobra, więc ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. 43 minuty, więc idealna długość. Papa.